Zbliża się coroczna edycja konkursu o laur Złotego Pióra, organizowanego przez Zespół Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu. W tym roku realizujemy już 17. edycję Dolnośląskiego Konkursu Literackiego o laur Złotego Pióra. My Polacy, my Dolnoślązacy. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy uczniów klas 8 szkół podstawowych, także uczniów szkół licealnych, także techników do udziału w tym konkursie. W tym roku są dwa tematy nawiązujące, jeden do przyszłości, drugi do przeszłości. Jeden z tematów nawiązuje do słów świętego Jana Pawła II. Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. Uczniowie mają napisać, jak patrząc na dzisiejszy świat, wyobrażają sobie ten świat za 10-100 lat. Jaka będzie wtedy Polska? To jest jeden temat. Drugi temat nawiązuje do słów naszej noblistki Olgi Tokarczuk, która mówi, że co się wydarza, a nie zostanie opowiedziane, przestaje istnieć i umiera. Uczeń ma za zadanie przedstawić historię, którą chce ocalić od zapomnienia i przekazać ją innym.